Nasza szkoła to miejsce, które inspiruje do zmian. Uczniowie i uczennice poznają najważniejsze wyzwania środowiskowe, z którymi mierzy się Europa i świat, i szukają rozwiązań w najbliższym otoczeniu. Bo ochrona klimatu i różnorodności biologicznej leży nie tylko w rękach rządzących i wielkiego biznesu. Każdy jest za nią współodpowiedzialny. Państwa Unii Europejskiej, szukając dróg wyjścia z kryzysów globalnych, opracowały strategię, którą nazwały Europejski Zielony Ład. To plan na rozwój, który będzie chronił środowisko, sprzyjał rozwojowi edukacji i badań oraz budowaniu sprawiedliwszego świata i włączaniu wszystkich ludzi w te działania. Nasza szkoła angażuje się w Europejski Zielony Ład w kilku obszarach. Zobaczcie, jak to robimy. Ochrona ekosystemów i bioróżnorodności. Oznacza obejmowanie ochroną terenów lądowych i morskich, powiększanie sieci korytarzy ekologicznych łączących te tereny i odbudowa zdegradowanych ekosystemów. Unia Europejska robi to poprzez renaturyzację rzek, zwiększenie zalesienia, ograniczenie stosowania pestycydów i zwiększenie roli rolnictwa ekologicznego. A co robi nasza szkoła? Zaczęliśmy od przyjrzenia się przyszkolnemu trawnikowi. Spisaliśmy gatunki zwierząt i roślin, które występują na pobliskich terenach zielonych. Zaplanowaliśmy dosianie roślin i sadzenie drzew, a na zajęciach z matematyki obliczyliśmy koszty tych zmian. Stworzyliśmy też kodeks dbania o przyrodę, przyjęty przez całą szkolną społeczność. Zdrowy system żywnościowy. Produkcja żywności powoduje powstawanie gazów cieplarnianych i tym samym zmianę klimatu. Z drugiej strony zmiana klimatu znacząco wpływa na rolnictwo i nasze bezpieczeństwo żywnościowe. Strategia Unii ma na celu zdrowy system żywnościowy, czyli taki, który ma neutralny lub pozytywny wpływ na środowisko, zapewnia każdemu dostęp do bezpiecznego i pożywnego jedzenia, promuje sprawiedliwy handel i przystępne ceny żywności. W naszej szkole zwracamy uwagę na to, skąd pochodzi nasze jedzenie. Wszyscy znamy pojęcie żywnościokilometrów, a nasz sklepik i stołówka zaopatrują się u lokalnych producentów. Naszym małym świętem są bezmięsne poniedziałki, kiedy korzystamy z przygotowanej wspólnie książki kucharskiej z przepisami na dania przyjazne dla planety i zdrowia. Przeprowadziliśmy też debatę na temat konsumpcji i potrzeby kupowania. Opracowaliśmy plan ograniczania zakupów i unikania marnowania żywności. Aby dzielić się tym, czego sami nie możemy wykorzystać, wspieramy naszą lokalną jadłodzielnię. Neutralność klimatyczna. Europejski Zielony Ład ma sprawić, że do 2050 roku Europa stanie się neutralna dla klimatu. Oznacza to zerową emisję netto, czyli sytuację, w której cały emitowany dwutlenek węgla jest pochłaniany naturalnie, przez glebę, lasy i oceany lub technologicznie. Aby to się udało, potrzebne jest wprowadzenie zmian w energetyce, budownictwie, transporcie, przemyśle i naszym życiu codziennym. W szkole przygotowaliśmy nasz plan działania ograniczający emisję dwutlenku węgla. Znalazły się w nim takie kwestie jak gaszenie świateł, wyłączanie wszystkich sprzętów po zakończonej pracy, otaczanie się zielenią, korzystanie z transportu publicznego lub wspólne dojazdy do szkoły. Przeanalizowaliśmy obecną emisję dwutlenku węgla szkoły. Obliczyliśmy, ile CO2 emituje społeczność szkolna, docierając codziennie do szkoły, oświetlając szkołę lub ogólnie pozyskując energię do funkcjonowania całego budynku, a także ile dwutlenku węgla pochłaniają otaczające szkołę drzewa. Nasz samorząd uczniowski napisał list do władz lokalnych z postulatami dotyczącymi renowacji budynku szkoły. Poprosiliśmy o wymianę starych pieców grzewczych i montaż paneli słonecznych na dachu, aby przejść na energię ze źródeł odnawialnych. Zrównoważona przestrzeń do życia. Obecnie emisje z transportu stanowią około 25% łącznych emisji gazów cieplarnianych w Unii i ich wartość wciąż niestety wzrasta. Unia Europejska chce, aby Europa do 2050 roku stała się pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu. Cel ten wymaga ambitnych zmian w transporcie. Najistotniejszy jest oczywiście transport przemysłowy, ale zmianom powinien ulegać również transport osobowy. Zrównoważona przestrzeń do życia to taka, której funkcjonowanie jest przyjazne dla środowiska, klimatu i ludzi. Tworzenie zrównoważonej przestrzeni w naszej szkolnej społeczności zaczęliśmy od przyjrzenia się temu, jak wygląda dojazd do szkoły i transport w okolicy. Zamontowaliśmy stojaki na rowery i opracowaliśmy plan korzystania z transportu miejskiego. Zadbaliśmy o naszych zwierzęcych przyjaciół. Posialiśmy łąkę, postawiliśmy hotel dla owadów, a na drzewach zamontowaliśmy budki dla ptaków. Zadbaliśmy też o siebie i przygotowaliśmy strefę cichego odpoczynku dla uczniów i uczennic.
A czy Wasza szkoła włącza się w działania na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu i bardziej zrównoważonego świata dla wszystkich? Aby działać skuteczniej, zaangażujcie się całą szkołą. Sprawdźcie, w jakich obszarach możecie rozpocząć zmiany.